Witam Państwa serdecznie z miejsca niezwykłego. Wracamy z Rzeszowa do Warszawy. Zatrzymaliśmy się, proszę Państwa, po drodze w miejscowości Klimontów po to, żeby nagrać jeszcze dwa materiały o naszych książkach. To jest dość zaskakujące i pretekst po temu jest słaby, ale jednak jest. Miejscowość Klimontów to jest dość sławne miejsce, sławne ze względu na ten niezwykły zabytek architektoniczny, który mamy za plecami, który Michał później pokaże. To jest kościół pod wezwaniem świętego Józefa, taki piękny barokowy budynek na planie elipsy, fundowany przez kanclerza Jerzego Solińskiego jeszcze w XVII wieku, potem przebudowywany na początku wieku XVIII, bardzo wysokiej klasy architektura. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, a też sławny z tego powodu, że stąd pochodził, proszę Państwa, słynny poeta rewolucyjny Bruno Jasieński. Gdzieś tu jest jego dom, ale chyba go nie odwiedzimy. Zatrzymaliśmy się tutaj, ponieważ tak jak kiedyś obiecałem, będę poświęcał kilka z tych naszych programów książkom wydawnictwa diecezjalnego z Sandomierza, a tak się składa, że Sandomierz jest niedaleko, więc pomyślałem sobie, że lepiej nagramy to tutaj, niż gdybyśmy mieli to nagrywać w sklepie przy metrze Stokłosy, czy gdziekolwiek w Warszawie. Tak się szczęśliwie złożyło, że ksiądz proboszcz nam udzielił zgody i znajdujemy się właśnie nieopodal za murem cmentarza przy kościele świętego Józefa w Klimontowie, uroczym małopolskim miasteczku z toporem w herbie. Proszę Państwa, o czym będziemy dzisiaj mówić? O rzeczach troszeczkę, jak mówię, niepasujących, ale pasujących też, dlatego że wydawnictwo diecezjalne mieści się niedaleko i wydawnictwo diecezjalne wydało, dzięki Bogu, Józefa Weissenhoffa, proszę Państwa. Józef Weissenhoff to jest bardzo ważny autor ze względu na nie na swoją manierę literacką, choć wielu ludzi jest wielbicielami takiej maniery, ale ze względu na ogląd sytuacji, jaki reprezentował. Józef Weissenhoff, ja może taką anegdotkę opowiem. Pierwszy raz usłyszałem o Józefie Weissenhoffie jako uczeń Technikum Leśnego w Biłgoraju. Mieliśmy takiego nauczyciela, takiego pana profesora starej daty. Był to leśnik wykształcony jeszcze przed wojną, z charakterystycznymi nawykami dla ludzi o tej konstrukcji zawodowej i psychicznej. Potężny mężczyzna, już taki chylący się troszeczkę w zgrzybiałość, pan Kietliński, zdaje się też Józef, nie pamiętam, zapalony myśliwy, który jak już nie mógł polować, to chodził ze swoim trójnożnym stołeczkiem do arboretum, które mieściło się niedaleko szkoły, rozkładał ten stołeczek i tam sobie w cichości siedział i patrzył na ptaki, które zlatywały się na polanki i na gałęzie drzew. I on nam, biednym, niczego nie rozumiejącym dzieciom, wychowanym na komunistycznej telewizji, opowiadał, że kiedyś, dawno, dawno temu, chłopcy, był taki wielki pisarz polski i on się nazywał Józef Weissenhoff. I pisał o polowaniach, o kulturze polowań, o dworze, o okresach północno-wschodnich, no i o dawnej Polsce. Pan Józef Kietliński, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, był szczerze zafascynowany postacią Józefa Weissenhoffa. Nie wiem, czy ktoś z nas dał się uwieść tej gawędzie, natomiast ja ją na pewno zapamiętałem i tu dzisiaj Państwu powtarzam. Oczywiście szczególną miłością pan Kietliński darzył najsławniejszą powieść Józefa Weissenhoffa, czyli Sobór i Panna, ilustrowaną też ładnie, o czym należy pamiętać, przez kuzyna autora Henryka Weissenhoffa, słynnego malarza, zapomnianego dziś nieco. Jak Państwo pogrzebiecie, to na Allegro można znaleźć, niestety w e-booku chyba tylko, biografię Józefa Weissenhoffa, niesłychanie ciekawą. A dlaczego ciekawą, to ja zaraz powiem. Józef Weissenhoff wywodził się z rodziny ziemian, z takich Baltendeutschów, mieszkających na północno-wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej, całkowicie spolszczonych. Józef Weissenhoff był zapalonym myśliwym i Józef Weissenhoff, proszę Państwa, był mężem córki Jana Gottlieba Blocha, inwestora, dzięki któremu powstała kolej transsyberyjska. Jan Gottlieb Bloch, proszę Państwa, który zaczynał swoją karierę jako wozak w Łodzi, który się ustawiał z furmaneczką tak przynajmniej legenda mówi, ja nie twierdzę, że to jest prawda, z furmaneczką przy wagonach i na składach węgla i coś tam woził.
został największym potentatem finansowym w całym królestwie. Jan Gottlieb Bloch był, proszę Państwa, jednym ze współinwestorów, o czym cichutko i jest, jak makiem zasiał i się o tym nie wspomina, nie pisze o tym nawet Hipolit Milewski. Jan Gottlieb Bloch był jednym z współinwestorów Wileńskiego Banku Ziemskiego razem z trzema innymi obywatelami żydowskiego pochodzenia, z kolei z branży tekstylnej z Białegostoku, plus ci ziemianie, którzy tym bankiem zawiadywali, którzy stanowili, jakby to powiedzieć, pierwszy frontowy garnitur postaci widoczny w tym banku. Gdzieś tam za tym krył się Jan Gottlieb Bloch. Jakie tajemnice kryją się w związkach pomiędzy pisarzem, ziemianinem, myśliwym Józefem Weissenhoffem, a rodziną Blochów, i jakie to musiały być zawiłe zażyłości, że zakończyły się ślubem, a następnie rozwodem, tego nie wiem. Natomiast uważam, że sprawa jest warta zbadania, proszę Państwa, a to z tego względu, że twórczość Józefa Weissenhoffa rozbija się na dwa takie okresy, bardzo wyraźnie rozgraniczone. Ja bym się upierał, że one jednak są rozgraniczone rozwodem z Blochówną. Być może to jest fałszywa koncepcja i o inną cezurę chodzi, ale mamy ten moment, kiedy Józef Weissenhoff pisze takie powieści jak Puszcza, Sobul i Panna, o życiu we dworze, o całej kulturze ziemiańskiej, którą on znał od podszewki, natomiast która chyba nie pociągała go za bardzo, bo musimy sobie też, proszę Państwa, zdać sprawę z tego, że Józef Weissenhoff był grubo grającym, grubo ryzykującym utracjuszem, to znaczy on przegrał do jednego z kuzynów cara Mikołaja majątek samoklęski w Lubelskim, który koło Lubartowa to jest, który odziedziczył. Wszystko poszło na rozkurz, jak to się mówi, przy kartach. Chyba nie jest prawdą, ale tak niektórzy utrzymują, że Sobul i Panna to jest powieść, która powstała w samoklęskach. Mam poważne wątpliwości i, jakby to powiedzieć, nie sądzę. Samoklęski zostały przegrane w 1891, Sobul i Panna wydany po raz pierwszy w 1911. Być może coś tam autor próbował jeszcze, kiedy mieszkał pod Lubartowem, ale myślę, że wtedy inne sprawy go pasjonowały, inne rzeczy go zajmowały, no choćby to ciekawe i bujne życie, które prowadził u dworu. Ożeniony z Blochówną, ożeniony z Żydówką ziemianin Weissenhoff daje w swoich książkach daje upust antysemityzmowi takiemu szyderczemu, proszę Państwa. Tego się ukryć nie da. Te jego uwagi są cierpkie bardzo. Prawdopodobnie wynikają one z ciężkich doświadczeń z teściem oraz kręgiem wokół teścia zgromadzonym. Jeżeli ktoś pisze książki, przegrywa do cara grube miliony w nieruchomościach, do kuzyna cara grube miliony w nieruchomościach, a oprócz tego jest wrzeniony w rodzinę Blochów, która inwestuje jak szalona na obszarze całego cesarstwa, to może oznaczać tylko jedno. Ten człowiek jest wplątany w jakąś robotę propagandową, której my nie potrafimy rozpoznać, albowiem nie czytamy pism Józefa Weissenhoffa innych niż powieści ziemiańskie, bo te akurat są wydane. Dzięki wydawnictwu Sandomierskiemu, dzięki wydawnictwu diecezjalnemu, proszę Państwa, możemy się zapoznać z drugą połową, choć pewnie to też dałoby się wydzielić inne jeszcze wśród niej elementy różniące się znacznie w tej inne obszary twórczości Józefa Weissenhoffa, z inną częścią tej twórczości. Mamy powieść Hetmani. Powieść Hetmani, proszę Państwa, to jest wprost paszkil na socjalistów. Okładka wiele mówi, mamy tutaj worek po cukrze, a w środku jest zapakowana bomba zegarowa. To jest dość symboliczne, a ci, którzy przeczytają drugi tom baśni socjalistycznej, który mam nadzieję w przyszłym tygodniu pójdzie wreszcie do druku, zorientują się bardzo łatwo, jak celna jest ta ilustracja na okładce. Józef Weissenhoff po rewolucji 1905 roku oczywiście kontynuuje swoją twórczość ziemiańsko-myśliwską, natomiast zajmuje się pisaniem okropnych paszkwili na socjalistów.
nie ma dla nich żadnej litości, demaskuje ruch socjalistyczny, demaskuje potem ruch legionowy. Napisał bardzo wiele przykrych rzeczy o legionach Piłsudskiego. Kiedy był już zbankrutowany i jako niejako towarzysko unieważniony, jego powieści były oczywiście wznawiane, natomiast no, styl życia, jaki prowadził, był dalece nieadekwatny do dochodów. Ale proszę Państwa, w dawnych czasach zdarzały się prawdziwe cuda. Józef Weissenhoff został, podobnie jak nasz dobrze już znany nam Edward Wojniłowicz, przygarnięty przez miasto Bydgoszcz. Miasto Bydgoszcz, ciekawe bardzo, zasługuje na naszą uwagę. Mam nadzieję, że się w tym jeszcze roku, albo może w następnym, z kamerą do tej Bydgoszczy i pod Bydgoszcz wybierzemy i tam różne ciekawe materiały nagramy. Józef Weissenhoff został przygarnięty przez miasto Bydgoszcz, które dało mu chleb, wikt i opierunek. Dostał tam luksusowe mieszkanie i pensję miesięczną. Te, proszę Państwa, przepiękne, szczęsne czasy, kiedy pisarze zasłużeni dla języka i zasłużeni dla kultury po prostu byli utrzymywani przez ośrodki miejskie. No, już do tego nie wrócimy, myślę. A na pewno ja tego nie dożyję. Ale tak było. Józef Weissenhoff gorzkniał powoli, proszę Państwa, i zgasł w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozostała po nim fantastyczna zupełnie spuścizna literacka, która dzisiaj pozostaje zapomniana, nie jest omawiana, nie jest dyskutowana. Ja zwracam Państwu uwagę, to co my robimy, to jest próba nie tylko odczytania tych wszystkich książek po staremu, tak, ale też, czyli z tym sentymentalnym zaśpiewem, czy też jakimś krytycznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę Paszkwilę Weissenhoffa, ale to jest próba znalezienia tam nowych tropów, znalezienia tam tajemnic, które trzeba koniecznie odkryć i rozszyfrować, i znalezienia tam informacji, proszę Państwa, informacji, twardych informacji, których prawdopodobnie gdzie indziej nie ma, bo to nie jest tak, że literatura piękna, powieść i esej to są rzeczy, które uciekają od informacji. To jest nieprawda, tam jest cała masa ważnych, istotnych, oczywiście potrzebnych, koniecznych do zweryfikowania, ale jednak informacji. Ja Państwa szczerze zachęcam do czytania książek wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu, które ma no, wielki dorobek, dużo tych książek się wydaje i nie cofa się, to wydawnictwo przed jakimiś, jakby to powiedzieć, przed terrorem rynkowym, tak? No oczywiście to wynika z różnych względów ekonomicznych, które oni mają tam przećwiczone i mają, dają sobie radę, nie oglądając się na trendy rynkowe. Bardzo dobrze, że przypomnieli Weissenhoffa. Ja Państwu szczerze tę lekturę polecam i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli więcej czasu na to, żeby o Józefie Weissenhoffie i jego twórczości podyskutować. Dzisiaj to tyle, bardzo dziękuję. Jesteśmy, jeszcze raz przypomnę, przy Bazylice Świętego Józefa w Klimontowie, niedaleko Sandomierza, na drodze z Rzeszowa do Warszawy. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia, do następnego razu.